zostało pusty, do przebytych kurz, dzień ci węgły. Wielka w polu biały krzyż, nie pamięta już kto od nich śpi. Jak my tak dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał i wieczorny mrok, wyruszali bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój syn, do przebytych kurz, cięci węgły. Wielka w polu biały krzyż, nie pamięta już kto od nich śpi. Jak my tak dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał i wieczorny mrok, wyruszali bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom, wśród zielonych gór. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Groby naznaczone marmurowymi tablicami poprzez wypisane nazwiska, poprzez to miejsce, które, wobec którego trudno przejść obojętnie, trudno się nie zatrzymać, trudno się nie zamyśleć, trudno nie pomodlić. Wszystko, co żyje pełną życia, chciałoby się powiedzieć, biologicznego, jakby powoli to zaczyna odumierać. Liście żółkną, trawa już też nie taka, a więc w sposób niejako naturalny przyroda każe nam kierować naszą uwagę w stronę tych, którzy odeszli, którym zawdzięczamy dzisiejszą naszą wolność, którą zawdzięczamy to wszystko, co jest nam dzisiaj dostępne. Ogarnijmy więc naszą pamięcią, naszą modlitwą tych wszystkich, którzy tutaj oddali to, co mieli najwyższe. Rokiem Rzeszem dzisiaj wspólnie modlimy się w intencji tych, których życie koszko doświadczyło, którzy... Drodzy mieszkańcy Nowego Wieca, bracia i siostry, wrzesień 2015 roku rozgromadził nas tutaj w Nowym Wiecu na mszy świętej, podczas której rozważamy historię naszej ojczyzny. Historię bardzo bogatą, choć nasączoną krwią naszych przodków od rozpoczęcia tragedii II wojny światowej. Ta wojna rozpoczęła się na ziemi polskiej, ale jej tragizm objął Europę i wiele zakątków świata. Dziś wspominamy wszystkich poległych i powierzamy ich miłosierdziu Bożemu. Wspominamy szczególnie tych, którzy zostali bestialsko zamordowani tu w Nowym Wiecu, we wsi pogranicza koszubsko-kociewskiego, pamiętnej jesieni
1939 roku, którego zawsze bronił. Mocą Pismo Święte, z którego czerpał natchnienie i moc, w każdym człowieku dostrzegał Chrystusa. Swoim życiem i śmiercią dał Jezusowi i nam najpiękniejsze świadectwo. W modlitwach pamiętajmy także o intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego proboszcza z Mierzyszyna, męczennika z Nowego Wieca. Dzisiaj raz jeszcze polecamy wszystkich pomordowanych miłosiernemu Bogu. Ta nasza modlitwa to także modlitwa o pokój. Pokój w sercu każdego człowieka. Modlitwa o pokój w naszych rodzinach, w Polsce i na całym świecie. Amen. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, doktorowi Ryszardowi Przejakowi za możliwość spróbowania tu w Nowym Wiecu przy świętej za pomordowanych we wrześniu 1939 roku. Dziękuję panu burmistrzowi Skarszew i gminy Jackowi Pauli. Dziękuję sołtysowi Nowego Wieca, panu Arkadiuszowi Raskowi, szefowej Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Wiecu, pani Elżbiecie Szczepińskiej, panu Bogusławowi Sulewskiemu oraz wszystkim drogim mieszkańcom Nowego Wieca i gościom, uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, który to przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Świata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, który je przynosimy. Boże, krwią Chrystusa stało, soku wielu winny gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarną. Jak ten kielich łączy kropek wiele. Do przebytych kurz cięci węgły. Wielka w polu biały krzyż, nie pamięta już kto od nich śpiew. Jak my stało pusty, do przebytych kurz cięci węgły. Wielka w polu biały krzyż, nie pamięta już kto od nich śpiew. Jak my gdy kwitły gdy w szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Gdy kwitły gdy w szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto.